Małgorzata Rozenek wrzuciła wczoraj na swój profil szokujące zdjęcie. Pokazała się cała we krwi z rozbitym nosem, co nie umknęło uwadze obserwatorów. Jedna z fanek miała dla niej kąśliwy komentarz. Gwiazda odpowiedziała: Małgorzata Rozenek, mimo że na co dzień jest mamą trzech synów, w tym malutkiego Henia, należy do bardzo zabieganych osób. Postanowiła nie korzystać z urlopu macierzyńskiego i bardzo szybko wróciła do pracy. Bierze udział w coraz to nowych projektach, udziela wywiadów. Wykorzystuje swoje 5 minut na tyle, ile to tylko możliwe i bardzo dobrze. W końcu każda sława ostatecznie przemija. W jej social media co rusz pojawiają się informacje odnośnie nowych wyzwań, nie brakuje także tych sekretnych, o których stara się mówić niewiele. Ujawnia tylko zdjęcia, które wśród fanów wywołują niemałe poruszenie. Wszystko to jest przeplatane z rodzinnymi kadrami, dzięki którym widzimy, że mały Majdan rośnie jak na drożdżach. Szturmem zdobywa internet. Gości także na social mediach u dumnego taty, Radosława. Nic w tym dziwnego, bo był bardzo wyczekiwanym dzieckiem, a obserwowanie, jak się pięknie rozwija, to prawdziwa przyjemność. Małgorzata Rozenek z zakrwawioną twarzą na Instagramie. Fanka atakuje. Małgorzata Rozenek całkiem niedawno zakończyła pracę nad kolejną edycją projektu Lady, gdzie była gospodynią. Jednak nie ma czasu na lenistwo. W przerwach między zdjęciami dbała o powrót do formy sprzed ciąży. Według najnowszych doniesień jej starania zostaną udokumentowane. Oprócz tego rozwinęła skrzydła jako projektantka. Dochód ze sprzedaży jej kurtki ma wesprzeć walkę par starających się o dziecko. W tym wszystkim nie zapomina o swoich fanach. Wczoraj przygotowała dla nich kolejną fotkę, ujawniającą rąbka tajemnicy swojego sekretnego projektu. Jest to charakteryzacja do jednego z filmów Patryka Wegi, w którym Małgosia bierze udział. W życiu nie zawsze idzie tak, jak trzeba. #